wjechałem właśnie, moi drodzy, do Lęborka. Wreszcie po linii prostej około 600 km. Ja do Lęborka wjechałem, mając na liczniku 723 km. Tak więc mocna objazdówka po kraju. Wjechałem drogą wojewódzką 214. No i co? Przez Lęborg będę jechał. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. W kierunku Łeby, no jak żeby inaczej. Łeba jest tą... wielu mówi, że Ustka jest letnią stolicą, natomiast według mnie, jeśli Ustka jest stolicą, to Łeba jest królową polskiego morza, tak więc ja w tej chwili przez Lęborg jadę do Łeby. Drugi zjazd z ronda, tutaj nam się nawigacja nie pomyliła. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Już mamy drogowskazy w kierunku Łeby. Tutaj chyba przede mną skrzyżowanie z krajówką, z drogą Słupsk-Gdańsk. Również będę tą drogę pokonywał. Droga krajowa numer 6. Ale w tej chwili przejeżdżam przez rondo na wprost, czyli przecinam krajową 6. Innym razem będziemy się tutaj bawić, będziemy sobie objeżdżać i zwiedzać również troszkę Lęborka. Mam nadzieję, że Elbląga też, ale to się zobaczy w kolejnych dniach tutejszego pobytu. Zwróćcie uwagę, jak duży ruch. Niedziela, a więc wyjazdy z nadmorza, ludzie wracają do domu. Bardzo duży korek. Ja mam nadzieję, że jednak w kierunku Łeby nie będę w takich korkach stał. Ani się ledwo posuwał, tylko że jednak droga jest przejezdna i dojadę do Łeby bez większych problemów. Do morza mamy jeszcze jakieś 30 kilometrów. A wydawało mi się, że już tutaj mewy słyszę. To nie wiem, czy to jest jakieś zwidy moje. Ja oczywiście jadę w kierunku Łeby, czyli jadę w prawo. Wyłączyła mi się niestety nawigacja, no ale cóż, tutaj już drogę znam, już mam drogowskazy na Łebę, więc tutaj już się nie powinienem pomylić. Bardzo ładne miasto, jeżeli chodzi o Lęborg. No kolejne już miasto, które muszę pochwalić, że jest bardzo ładne. No. Oczywiście żadne nie jest tak ładne jak Dąbrowa Górnicza, ale śliczne są te miejsca, przynajmniej te, które
które odwiedzam. Jestem bardzo zadowolony, nawet Łódź mi się podobała, tak więc... No i tutaj jakby pan motorkiem troszkę zjechał bardziej do prawej, to mógłbym go spokojnie wyprzedzić. Łebę mamy, moi drodzy, na trzecim zjeździe z ronda. Czyli kolejne rondo musimy pokonać. Dużo rond tutaj w Malborku, w Lęborku, matko jedyna. Choć w Malborku być może też będę. Ale to jak już wspominałem o Elblągu, okaże się w kolejnych dniach, wszystko wyjdzie w praniu. Myślę, że jest to fajne miasto do mieszkania, do życia. Tutaj mam na myśli Lęborg, blisko morza, a jednak jeszcze w jakiś tam sposób z dala od turystów, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo duży ruch pojazdów. To muszę powiedzieć po raz kolejny. No jest to dlatego, co by nie mówić, miasteczka na pewno duża uciążliwość. To, że tych pojazdów tutaj jest. No ale cóż, te okolice tak naprawdę w większości z tego żyją. No żyją z tego, że tutaj w tę stronę przyjeżdża się na wakacje, że tutaj przyjeżdża się na urlopy i zapewne do takiego ruchu również w niedzielę ci ludzie są tutaj pewnie przyzwyczajeni. Natomiast co do jeszcze Elbląga, to Boże Święty, co do Lęborka, to już chyba zmęczenie po tych 700 kilometrach. Co do Lęborka, to jak już wspominałem, na pewno jeszcze tutaj w czasie najbliższego tygodnia będę, także na pewno sobie w różne strony po Lęborku pojeździmy.